Jarosław Sobolewski, Związek Pracodawców Branży Internetowej i AB Polska. My reprezentujemy około 200 firm internetowych działających w Polsce. Ad vocem tego, co pan powiedział, chciałem zwrócić właśnie państwa uwagę na artykuł już bardzo konkretnie, tak? Jest wiele ogólnych wątków, ja bardzo konkretnie. Artykuł 27 ustęp 4 i to jest kwestia egzekwowania zapisów akta w kwestii tego, kto będzie mógł zgłaszać wnioski o udostępnienie danych. Postulujemy za tym, żeby te dane były udostępniane wyłącznie na żądanie GIODO lub sądów administracyjnych w Polsce, a nie podmiotów prywatnych, tak aby przedsiębiorcy internetowi w Polsce nie stali się prywatną policją różnego rodzaju biznesów bądź stowarzyszeń. I oczywiście no, tu się odwołam do deklaracji pana premiera, ale również pana ministra Boniego, że państwo będziecie chcieli stworzyć w Polsce najbardziej liberalny w Europie system prawny dotyczący przestrzeni internetu oraz rozwoju nowych technologii. Mam nadzieję, że ta deklaracja będzie podtrzymana i akurat w tym punkcie również znajdzie to odzwierciedlenie. Dziękuję za głos.